Ale jestem wściekły. Ten film już nagrywam czwarty raz, bo się okazuje, że telefon co chwilę mi się wyłączał. Elo, welo, rowerzyści, kolarze, i to, co dzisiaj Wam opowiem, to o regeneracji, która jest bardzo ważna. Więc dzisiaj jest odcinek bez roweru, w koszulce Robinsonady, bo właśnie jutro startuję w Robinsonadzie i prawdopodobnie, jak Wy oglądacie już ten film, to już jest po. I właśnie dzień przed na przykład taką jazdą, nawet czasami dzień, dwa, a nawet 3 dni przed taką dłuższą jazdą, warto po prostu wypocząć, nie trenować. Oczywiście można korzystać z tak zwanej aktywnej regeneracji, czyli po prostu wsiąść na rower i delikatnie pokręcić, co na przykład zrobiłem wczoraj, ale dzisiaj stwierdziłem, że po prostu nie wsiądę na rower. Jest to jeden z nielicznych dni bez aktywności. Oczywiście w tym roku było parę takich. To nie jest tak, że codziennie jeżdżę, biegam czy robię coś innego, ale dzisiaj jest dzień bez aktywności, więc trzymajcie kciuki do końca sezonu, aby było dobrze, bo jeszcze kilka startów przede mną. Będzie jeszcze kolejna Robinsonada, będzie jakiś tam inny start, więc jeszcze coś tam się pojeździ. Ale jeżeli chodzi o samą regenerację, to przejdźmy teraz do konkretów. W tym filmie znajdzie się parę momentów sponsorowanych, dlatego Was ostrzegam. Oczywiście nie ma to żadnego wpływu na jakby treści, które dzisiaj będę Wam przekazywał, ale chcę, żebyście wiedzieli, że ten gdzieś tam znaczek, materiał sponsorowany, to nie jest po to, że ktoś mi zapłacił za to, żebym Wam powiedział, że macie się regenerować, tylko będzie parę jakichś fajnych gadżetów, które mogą usprawnić Wam życie. Ważne to, co robimy przed aktywnością, w trakcie aktywności i po aktywności, czyli praktycznie cały czas, cały dzień, całe 24 godziny na dobę musimy dbać o to, żeby nasza kondycja była dobra. Wiadomo, trzeba trenować, aby robić wysiłek i poprawić swoją formę, ale trzeba też wypoczywać i żeby ten organizm się regenerował i ten wzrost naszej jakby formy był coraz lepszy. Bo jeżeli ktoś słyszy, że o, regeneracja jest najważniejsza, dobra, to w takim razie ja nic nie robię, wy se jeździ, ta męcza się, a ja po prostu będę sobie leżał i nic nie robił. Nie, to tak niestety nie działa. Więc trzeba to jakoś zbilansować. O treningach już nie będę tutaj mówił, bo raczej jest kilka odcinków, które mówią co, gdzie, kiedy robić. Jeżeli chcecie coś konkretnego wiedzieć, to oczywiście piszcie w komentarzu, to może postaram się o tym zrobić. Powoli już też zbliża się taki trochę luźniejszy okres, więc będzie więcej czasu na przekazywanie jakichś też innych informacji. Jedną z najważniejszych rzeczy to na pewno jest sen. Chyba to z takich rzeczy, no to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Jeżeli ktoś uprawia aktywność z samego rana, to ważne, żeby po prostu wcześniej pójść spać, żeby, nie wiem, no to też zależy od wieku, ale im jesteśmy starsi, tym teoretycznie się mówi, że tego snu potrzeba jest mniej. Ja mam 36 lat, w tym roku obchodzę drugą osiemnastkę i śpię z reguły około 7 godzin. Staram się kłaść o godzinie 22, wstaję przed 6, no tak nawet do 8 się zdarzy jeszcze, ale tak gdzieś bliżej 7. Czasami, no wiadomo, trzeba YouTube'a skręcić czy coś i wtedy siedzę późną godziną i jeszcze tam klikam w komputer, co nie jest na pewno dobre. Aby zmotywować się do lepszego właśnie na przykład snu, do lepszych jakby statystyk takich regeneracyjnych, warto korzystać sobie na przykład z jakichś urządzeń, które to rejestrują. I może być na przykład zegarek Garmina, który korzystam już pewnie będzie ze 2 lata. Akurat jak nie lubię marki Garmin, to akurat zegarki mają spoko. Ja mam Forerunnera 735 XT, który tam kupiłem okazyjnie za drobne pieniądze i korzystam z niego już dłuższy czas i jestem zadowolony. Podczas biegania mi się dobrze sprawdza i do tej pory mierzył mi tętno spoczynkowe, które jest bardzo ważne też. W momencie, kiedy jak już dłużej prowadzicie sobie statystyki, to wiecie, jakie jest mniej więcej wasze tętno spoczynkowe. Jeżeli ono wzrasta, bo nie wiem, macie słaby sen, w dzień wcześniej coś tam wypiliście, bo akurat była jakaś impreza rodzinna, albo po prostu jesteście po bardzo ciężkim treningu czy wyścigu, to te tętno spoczynkowe na drugi dzień będzie cięższe i to będzie oznaczało większe, więc to będzie oznaczało, że warto by było sobie zrobić jakiś dzień luźniejszy.
Czyli albo wsiąść na rower i delikatnie pokręcić, albo po prostu nic nie robić. To jest wtedy dobry ten. I z tego i z Garmina korzystałem przez dłuższy czas, aż do momentu, gdzie teraz na palcu noszę taką obrączkę. Obrączka jest na tyle jakby incognito, że w bardzo podobnym kolorze, czyli w tytanowym, noszę obrączkę na tym palcu. Tylko jak uprawiam jakąś aktywność, to zdejmuję obrączkę tą prawdziwą od żony, żeby sobie przełożyć na właśnie na ten palec, bo wygodniej mi się po prostu na przykład jeździ na rowerze, trzyma klamką manetki. W momencie, kiedy mam tutaj założone, to jakoś mi to strasznie przeszkadza. Obrączka Ultra Human Ring, więc to teraz będzie moment sponsorowany. Coś, co na co dzień raczej nie brałbym pod uwagę, bo mam Garmina, ale powiem szczerze, że odkąd korzystam z tej obrączki, jestem troszeczkę zaskoczony, jak dużo parametrów zdrowia ona potrafi wyczytywać. Prócz tętna spoczynkowego, prócz snu, gdzie też raczej z tego co widzę bardzo dokładnie mierzy strefy też snu, bo to też są jakieś tam REMy, nie REMy. Nie jestem osobą, która jest takim teoretykiem, bardziej jestem osobą, która po prostu jest praktykiem i będę starał się Wam dzisiaj przekazać, jak to mniej więcej wpływa. Współczynnik HRV, który bardzo fajnie pokazuje na przykład zaraz przed obudzeniem się, na jakim jest powiedzmy poziomie. Jeżeli na przykład u mnie jest powyżej 50, nawet 60, 70, to oznacza, że budzę się jakby, nie wiem, taki rześki, że trening będzie fajny i w ogóle, ale że poniżej 50 to oznacza, że lepiej dzisiaj mocno nie trenować i faktycznie to ma sens i faktycznie to się sprawdza. Temperatura ciała, współczynnik stresu i to właśnie mnie w ogóle zdziwiło, co to jest ten współczynnik stresu i tam niby mierzy jakiś poziom kortyzolu itd. itp. I na przykład wczoraj rano jak się obudziłem, no to nie czułem się najlepiej. Wstępnie pierścionek pokazał, że no niby jestem w miarę wypoczęty po śnie, że tam wszystko jest na jakby dobrym poziomie, co byłem w szoku, bo wczoraj mi się na przykład bardzo źle kręciło i cały dzień czułem się źle. I dzisiaj jak sprawdziłem wczorajszy dzień, mimo że nie miałem prawie żadnej aktywności, tam 40 parę minut pojeździłem na rowerze, to pokazało, że to był jeden z takich gorszych dni, jeżeli chodzi o regenerację, bo współczynnik stresu był dosyć duży. Ja naprawdę przez cały dzień czułem się źle. Nie wiem, zbliża się start i dopadają mnie ostatnio jakieś wirusy, nie wirusy. Warto też co jakiś czas robić sobie badania, czy tam raz na rok echo serca i ze dwa razy, nie wiem, w roku pójść do przychodni i poprosić, żeby zrobili jakieś tam ogólne badania z moczu, gdzie by też pokazało, czy coś tam jest nie tak. No więc bardzo mnie zaskoczył ten pierścionek. Nie będę go tutaj dzisiaj dużo rozwijał, może postaram się, jeżeli będziecie chcieli, to właśnie na jakiś inny odcinek osobno zrobię o tym pierścionku, bo tam jest dużo opcji, które by można było omówić. Ale ogólnie mówiąc, jestem zadowolony, że z tego korzystam. Chcę jeszcze pokorzystać trochę czasu, żeby też więcej zobaczyć, jak teraz na przykład będzie więcej startów. Też będę chciał trochę więcej powypoczywać. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Co do statystyk, to oprócz Garmina, dla tych osób, które nie znają się za bardzo na trenowaniu, no to na pewno ekosystem Garmina jest bardzo fajną opcją, bo jeżeli macie zegarek Garmina i nie wiem, licznik Garmina, no to tam wszystkie dane będzie Wam zbierał, jak spaliście, jak trenowaliście i raczej powinien Wam tam pokazywać pułapy tlenowe itd. itp. Ale jeżeli nie macie, nie chcecie korzystać na przykład z zegarka Garmina, to na przykład UltraHuman jest o tyle fajny, że bierze Wam statystyki z całego dnia, liczy to jako pierścionka, ale na przykład o dokładne dane z aktywności bierze Wam z portalów zewnętrznych, jak na przykład Strava, czy nawet też Garmin, czy TrainingPeaks, nie? Więc to też jest fajne, że nie musicie się ograniczać do jakby jednego portalu. I spoko. Jeszcze co do statystyk, to na przykład Strava, czy TrainingPeaks w tym roku mi pokazuje, że nie jestem jakby na najwyższym poziomie względem poprzednich lat, a w praktyce jest w ogóle coś innego, co jestem w szoku, bo w tym roku
Naprawdę, bardzo dużo postanowiłem na regenerację. Tak jak kiedyś wspominałem o yerbie, że na przykład codziennie piję yerbę, ona mi się przydaje około godziny 15, gdzie czuję już taki jak na przykład zjazd energetyczny, wypiję sobie yerbkę i do końca dnia jest ok. To tak w tym roku staram się prawie, że tej yerby nie pić, że już czuję, że faktycznie na przykład mam słaby dzień, no to się napiję yerby ewentualnie na jakiegoś energola. Raczej tego energola to nie polecam, lepsza yerba. Fajnie, że w tym roku nie mam takich dni, tygodni, miesięcy, że czuję się zajechany, tylko po prostu bardzo dużo w tym roku naprawdę czułem się taki wypoczęty. Teraz mamy taki słabszy okres, ale no zobaczymy. Mam nadzieję, że jutro na wyścigu będzie dobrze. Dobra, bo teraz kolejne kwestie, bo to dopiero popołudniliśmy tak naprawdę sen. Druga rzecz to dieta, czyli jedzenie. Też jest bardzo ważne. To jest ważne, co zjemy. Na przykład dzień wcześniej, tak jak dzisiaj, fajnie przed zawodami jest ładować węglowodany. Ważne jest, co na przykład zjemy z rana, żeby to nie było nic jakiegoś ciężkiego. Ważne, co jemy w trakcie na przykład jakiejś aktywności. Ja na przykład akurat jak idę na 1,5 godziny trening, czy nawet 2 godziny, to praktycznie nie jem nic i nic nie piję. Robię to treningi na czczo. Ale jak robię już jakiś dłuższy, no to robię to samo co na zawodach, czyli jeżeli to jest lżejszy trening, to co godzinę żel bądź banan, a jeżeli to jest jakiś no, intensywny wysiłek, no to raczej co 45 minut. I do tego w bidonach nie tylko woda, tylko jakiś izotonik. Z reguły samego rana zawsze, tak jak wspomniałem, jeżdżę na czczo i zaraz po treningu jakieś białeczko, banan i idę do pracy, tam dopiero o godziny 13 pierwszy posiłek, tam już kiedyś wspominałem, że mam dosyć obfite posiłki, gdzie dzielę sobie to później na 2 razy. To było w filmie, jak schudłem 4 kg w miesiąc. I dalej to stosuję. Czasami po prostu jak czuję, że na przykład mam już dosyć wysokiej intensywności, potrzebuję trochę większej kaloryczności, no to wiadomo, jem więcej. No, nie zmuszam się do tego, żeby po prostu nie jeść i chodzić głodny. Ale ostatnio zacząłem stosować jedzenie z kosmosu, czyli dokładnie Kosmos Cool. I powiem, że jestem zadowolony. To też jest materiał sponsorowany, bo pierwszą próbkę dostałem za darmo, drugą teraz właśnie kupiłem, gdzie wstawiłem rolkę na Instagramie i to już kupiłem za własne pieniądze. Teraz też już będę kupował za własne pieniądze, co najwyżej mam link polecający, że jak na przykład wy kupicie Kosmos, to ja tam dostanę na swoje konto jakieś tam parę złotych i to będzie mi się zbierać i będę mógł mieć na przykład sobie jakieś tam za darmo, więc jeżeli chcecie z tego skorzystać, to link będzie w tam przypiętym komentarzu, ale nie musicie, nie zmuszam wam do tego. Ja wiem, że wy do końca nie będziecie wiedzieli, co to jest, bo będziecie myśleli, że to jest jakiś suplement diety, białeczko czy coś takiego, ale nie, to jest pełnowartościowe jedzenie, dokładnie 400 kilokalorii. Tam są wszystkie potrzebne dla was wartości, jeżeli chodzi o białko, tłuszcze, węglowodany. Zdziwiłem się co do białka, bo jak ja na przykład korzystałem ostatnio z Olimpu, to tam chyba było 22 gramy białka, tutaj na przykład jest 26, czyli jeszcze więcej niż w tym, niż w samym takim białeczku, a dodatkowo macie inne wartości, które są wam potrzebne i tak jak ja na przykład około godziny 9 sobie to spożyję, to do godziny 13 nic kompletnie nie potrzebuję już dodatkowo jeść, więc spoko, jest takie rozwiązanie, kosztuje stówkę za kilogram, na 10 porcji wystarcza, można powiedzieć, 9,90 za śniadanko. Pełnowartościowe i zdrowe i smaczne. Pierwsze, co wziąłem, słony karmel i był fajny, ale chyba czekoladowy jednak wygrywa z dolewanym mlekiem. Ale jeżeli skorzystacie z kodu, gdzie trzeba złożyć zamówienie za chyba minimum 150 zł, to kupicie takie dwa za 150 zł. Wtedy wam wychodzi 7,50 za jedzonko, więc myślę, że to jest w miarę opłacalne. Porównując do jakiejś tam zagranicznej konkurencji, pamiętajcie, że to jest produkt polski i większość składników, które tam się znajduje, jest z Polski. Oczywiście nie wszystkie, bo z tego co wiem, nie jest to możliwe, ale te wartości, te wszystkie składniki były długo, długo dobierane, żeby tam wszystko było na najlepszym poziomie. Co mnie bardzo cieszy, że się bardzo fajnie rozpuszcza. Czasami jest problem z białeczkiem, że fajnie na przykład mieć ciepłe mleko, a tutaj przy zimnym mleku jest fajnie rozpuszczane, więc spoko. Polecam. To jest mniej więcej, co trzeba robić przed. Teraz ważne, co w trakcie. Czyli, tak jak już wspomniałem, trzeba pić i jeść.
prosta zasada. Z tego co pamiętam, to chyba na godzinę powinno się spożywać około 60 gram węglowodanów. No to każdy musi sprawdzić osobiście, ile tych węglowodanów może przyjąć, bo to nie jest tak, że każdy tyle może. Jedni będą mogli więcej, inni mniej. Ja też od jakiegoś czasu stosuję przy dłuższych jazdach, aby co na przykład trzecia godzina to był jakiś inny posiłek niż tylko banany i żele, żeby się nie zasłodzić, bo później czasami mam taki zjazd na żołądku i robi się bardzo nieprzyjemnie. Dlatego co trzecią godzinę raczej staram się zjeść na przykład panini, jakieś kabanosy albo coś takiego, żeby faktycznie było lepiej na żołądku. No i jeść, pić, tyle. Ale jestem wściekły. Ten film już nagrywam czwarty raz, bo się okazuje, że telefon co chwilę mi się wyłączał i prawdopodobnie dlatego, że myślałem na początku, że przez to, że się nagrzał, ale to po prostu zaczęło mi brakować pamięci. I czwarty raz muszę gadać to samo. Masakra. Teraz tak, przejdźmy do kolejnych ważnych rzeczy, czyli co robić po aktywności. Bo niektórzy wiedzą, że trzeba coś robić, a niektórzy nie wiedzą tego kompletnie wcale. A jest tego mnóstwo. Rozciąganie, rolowanie, masowanie, drenaż limfatyczny, fizjoterapia. To są takie pojęcia, które no każdy, na przykład, jak to ja tu mówię, Szary Kowalski, może myśleć, że jest mu kompletnie niepotrzebne, ale jest to potrzebne i to bardzo. Szczególnie na przykład rozciąganie. Jak widzicie, może nie widzicie, ale bo widzieliście na przykład w poprzedniej części, gdzie nagrywałem w pięknym słońcu na zewnątrz, że siedziałem i siedzę nadal w rozkroku. I jest to na przykład bardzo ważne, bo biodra są 3D. Wy chodzicie, jeździcie na rowerze, biegacie, siedzicie przy kompie, one cały czas są, chodzą jakby w jednej linii. Przez co później dochodzi do takiego czegoś, że macie problem z siadaniem na rower. I przyznam się szczerze, że ja już po 30 też miałem już delikatny z tym problem. W momencie, kiedy poszedłem na bike fitting, pierwszy bike fitter uświadomił mnie, że dużo problemów jest we mnie, a nie w rowerze. Drugi bike fitter pomógł mi w niektórych kwestiach, ale też pokazał mi, że jeszcze są nadal problemy głównie we mnie, a nie w rowerze. I tak naprawdę w takich ostatnich kwestiach pomogło mi właśnie rozciąganie oraz fizjoterapia. Ostatnio zacząłem chodzić do takiego Mikołaja, fizjoterapeuty, który, no powiem szczerze, że robi cuda. Jestem pod ogromnym wrażeniem, co on potrafi zrobić w ciągu jednej wizyty. Nie wyobrażajcie sobie. Ale tak, warto nie mówić fizjoterapeucie, że jesteście bardzo odporni na ból, bo on wam pokaże, że nie jesteście odporni na ból. To jest jedna kwestia. A druga to taka, że jak ktoś się zna na rzeczy, to fajnie to wychodzi, bo już po pierwszej wizycie na przykład potrafi mi tak tutaj rozmasować plecy, że normalnie wychodzę wygięty w drugą stronę. Czuję się taki odblokowany, ale bardzo dużo mi pomógł, że na przykład kwestia rozciągania się właśnie tutaj tego biodra, bo ja miałem bądź mam jeszcze delikatnie zrotowaną miednicę. Nie wiem teraz, jak jest to w stanie ocenić, ale nawet siedząc sobie tak jak teraz w delikatnym rozkroku, podnosząc jedną nogę, podnosząc drugą, no to na przykład podnosząc drugą, no to nagle jakby tam opadałem. Jedną mogłem sobie podnieść i trzymać, a drugą już na przykład nie mogłem, nie? Na przykład takie coś. Więc powiedziałem, że dobra, walczymy z tymi plecami. Powiedział mi jedną bardzo ważną rzecz, bo mówię do niego, że siedzę na rowerze szosowym i ze czasem mi tutaj zaczyna boleć, nie? On mówi, no okej. Normalne. Mówi, bo musisz to wzmocnić. Ale mówię, no okej, robiłem 2 lata pompki. Szedłem do poziomu, gdzie już robiłem, nie wiem, 50 pompek na serię i nic mi to nie dało. Mówi, no normalne, bo jak pompki robisz, to się odpychasz, a ty musisz przyciągać. I wtedy podczas przyciągania, takiego wiosłowania, zaczynają ci się to wzmacniać te mięśnie. I powiedział, że nie wiem, kup gumę, zaczep o coś i rób tak przez 2 tygodnie. Znaczy, no, że po około 2 tygodniach zobaczysz różnicę. I faktycznie miał rację, po 2 tygodniach była różnica.
Robiłem to miesiąc i naprawdę było już fajnie, ale no oczywiście w braku czasu albo chęci przestałem to robić i ten ból delikatnie wraca, ale już wiem, że na pewno przez ten sezon zimowy ostro to przepracuję, aby tego problemu z tym nie było. No dobry fizjoterapeuta robi roboty, tak samo miałem i mam jeszcze delikatne problemy z biodrem, ale podczas jednej wizyty tak mi odblokował, tam poznajdywał gdzieś tutaj jakieś takie miejsca, które niby ja masowałem, ale czy rolowałem, ale tak gdzieś potrafi uderzyć w czuły punkt, że dzięki temu odblokował mnie pod względem właśnie tutaj tej ruchomości, mobilności. I teraz jak się na przykład rozciągam, to czuję, no czuję różnicę, czuję znaczącą poprawę. Bardzo fajnie, jeżeli chcecie sobie sprawdzić, nie wiem czy to będzie teraz widać, ale jak siedzicie na przykład sobie na krześle, warto sobie siąść w rozkroku, zobaczyć na ile możecie się jakby rozciągnąć na bok i nogi dawać do środka. I zobaczyć na ile wam to sprawia bólu, czy jesteście w stanie wytrzymać, czy jest z tym jakiś problem. Masażer, o właśnie, a propos masażera. Do tej pory korzystałem z takiego chińskiego masażera, który kupiłem na Allegro, który był parę groszy droższy niż na AliExpress, ale to ten sam masażer. Za chyba tam 200 parę złotych, może nawet niecałe 200. Ale od jakiegoś czasu, tutaj moment sponsorowany, korzystam z Kica Omni Vibe. I jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej o nim, to od razu mogę was odesłać do mojego kumpla po fachu, czyli wstał sprzed kompa. Ostatnio właśnie o nim opowiadał dosyć szczegółowo. Ja to jestem takim bardziej, można powiedzieć, praktykiem niż teoretykiem. Chociaż on praktykiem też jest, ale no fajnie on to opowiedział. Jest taki bardziej techniczny pod względem takich rzeczy. I wszystko ładnie wytłumaczył. Po więziach, nie po więziach, o zasadach działania tego masażera. I powiem wam szczerze, że to jest coś fajnego, bo to jest dla leniwych. Możecie sobie na przykład siąść na podłodze, położyć to, bo to jest ciężkie. Ma tutaj taką specjalną jeszcze, nie przylepiec, ale no taką gumę, żeby po prostu to się wam pewnie nie przesuwało. I o, tryb turbo. I położycie sobie nóżki na tym, będzie wam to masować. Możecie sobie położyć od góry, delikatnie trzymając, też będzie wam to fajnie masowało. Czy nawet tam na plecach sobie weźmiecie, tylko tak złapiecie i on jest ciężki. Samym tutaj tym ciężarem będzie tyle przytrzymywać, że jak są zwykłe masażery i tam trzeba, wiecie, czasami gdzieś dociskać tego, no to tutaj takiej opcji nie ma. Możecie na przykład dwie nogi sobie naraz masować. Naprawdę świetna, świetna sprawa. Nie mam dla was niestety żadnego kodu rabatowego, ale kosztuje to 549 zł i powiem wam, że robi to świetną robotę. Są różne końcówki, jest jeszcze płaskie, takie dwie kuleczki, więc spoko. Więc masowanie bardzo ważne, szczególnie jak czujecie gdzieś coś tutaj macie bardziej pospinane, macie jakieś zakwasy czy coś, no to fajnie sobie po prostu wziąć coś takiego i pomasować, więc spoko sprawa. I drenaż limfatyczny, o Jezus. Drenaż limfatyczny też coś pięknego, szczególnie na początku sezonu, gdzie wasze nogi nie są jeszcze tak w 100% przygotowane do jakiejś takiej cięższej aktywności i czasami przesadzicie, to już wam pokażę, bo mam gdzieś tutaj pod ręką. Ja niestety mam taki tańszy chiński drenaż. No może zaraz sobie jeszcze to zrobię, bo jutro wyścig, więc przed wyścigiem też warto by było to sobie zastosować. On niestety jest na rzepy, a porządniejsze drenaże są takie na zasuwak, więc to też jest AliExpress za niecałe 300 zł i jakoś tam swoją funkcję sprawdza, ale podejrzewam, że prędzej czy później szlak go trafi przez te rzepy i trzeba będzie zmienić na coś albo na to samo jeszcze raz, albo już na coś lepszego. Porządne drenaże limfatyczne kosztują, nie wiem, 2, 3, 5 tysięcy, nawet 10, ten niecałe 300 zł. Działa, ma jakieś tam fajne tryby, potrafi mocno spompować nogi, więc fajnie. Warto właśnie to zrobić po aktywności, albo no, tak jak na przykład jutro mam zawody, na których mi zależy, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik, więc będę musiał z czegoś takiego skorzystać, żeby być jak najświeższym. No i jeszcze jest rolkę też gdzieś mam. Tu specjaliści pewnie powiedzą, że ta rolka za bardzo się nie nadaje, bo rolka raczej powinna być bardziej, nie powinna mieć takich wypustek.
Ja lubię właśnie te wypustki. Tam, jak znajdę sobie gdzieś miejsce, czasami lubię sobie też bioderko wymasować czy wyrolować takim czymś. Czyli biorę się na podłodze, akurat znajdę te miejsce i tak przytrzymam, delikatnie tam poruszam się, żeby to trafić w te miejsce, więc rolka też jest spoko. Chociaż powiem szczerze, jak mam masażer, to raczej już tak rzadziej używam tej roleczki, ale czasami potrafię jeszcze skorzystać, nie? Więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Więc widzicie, masażer, drenaż, roleczka. Są jeszcze jakieś tam innego typu tematy, jeżeli chodzi o regenerację, ale ja już pokazuję wam z tego, co ja korzystam. Dobry ty fizjoterapeuta też robi ogromną robotę, tylko no wiadomo, wtedy kwestia ceny, no bo taki fizjo pewnie od 100 do 200 zł kosztuje, w zależności pewnie od regionu, a może i więcej. Ale warto chociażby tak raz na miesiąc takiej usługi sobie skorzystać, jeżeli faktycznie czujecie taką potrzebę. No i co? To będzie na tyle. Mam nadzieję, że przez to, że ten film nagrywam czwarty raz, to czegoś nie pominąłem. Jeżeli tak, to najmocniej przepraszam, więc jeżeli macie pytania, to oczywiście pytajcie w komentarzu. Jeżeli macie jeszcze jakieś swoje sprawdzone sposoby, to oczywiście piszcie. A ja co? Szykuję się na jutro na zawody. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.